Opowiadam. No, idzie, ci żal, ci żał. Idzie gość. Po prostu idzie sobie tam spokojnie drogą spaceruje. W pewnym momencie patrzy, kurde, no, kawałek pola i taka wielka jama, ale taka zarypista jama, że nie widać końca. I go tak to zaciekawiło, głębokość szczególnie, postanowił sprawdzić, wziął podszedł, kamyczek wrzucił, ucho nadstawił, nic. Przyszedł, wziął taki, przytargał większy kamień, przytargał, wrzucił, dalej patrzy, no nic, kurde. Jeszcze większy kamień znalazł, to jeszcze poprosił tam jakiś facet, przyjeżdżał, to mu przyniósł, pomógł przynieść ten kamień, wrzucił ten kamień poleciał, poleciał, nic. Kościół siedzi załamany, mówi, ja pierdzielę, no co jest grane, no jest dziura w ziemi, ja nie wiem, kurde, co jest grane. I nagle go lśniło, zobaczył szynę, mówi, tą szynę wpiernicz, ona się jakoś tak bocznie ustawi, coś tego, pokaże głębokość tego. No to więc tą szynę wziął tak, mało nie dostał przepukliny, ale jakoś ją doniósł, nie? Wrzucił, ale ta szyna tak poszła, tak w tą rurę. Gościu siedzi, nic, załamka totalna. Siedzi nad tą dziurą, nagle patrzy, koza się obok pasła i ta koza tak podskok, podskok, podskok i myk, fikołeczek do dziury. To już gościa totalnie, kurde, ogłuszyło. Mówi, nie, to nie ma takich numerów, żeby koza takie rzeczy robiła. I siedzi i myśli dalej, co tu jest grane. I w tym momencie coś go tam klepnęło, patrzy facet z futrzanka, ta uszanka, no PGR, kurde, grondy, nie? I mówi, panie! Słucham. Była moja koza! No była. Gdzie ta koza jest? Co pan jej zrobił? Nie, nic jej nie zrobiłem, proszę pana, ona się normalnie pasła. No pasła się i gdzie jest? No przecież, wie pan, no to w ogóle, to o, może pan mi pomoże rozwikłać tą zagładkę tej wielkiej dziury, bo o co chodzi? Ona, wie pan, ona tak się tu pasła i nagle tak w podskokach biegła do tej dziury i tam sobie wskoczyła. Do dziury wskoczyła? To jest to, kurwa, niemożliwe, a dlaczego? Bo jak mogła, kurwa, wskoczyć, jak ona była do szyny przywiązana?